Dzisiaj robię aktualizację pierwszą w tym roku. W tym roku będę robił tylko kwartalną. Tutaj mi doszło kilka drzewek od Krzyśka. Dostałem. Te żołnierzyki to są fani militaria do rekonstrukcji, którzy robią rekonstrukcję dla turystów. Pociągi pancerne, śmiały, pancerz W8. Tutaj mamy też, to jest moje muzeum pociągów pancernych. Tam widać ludziki w środku. Sraczyk. Tu mamy pociąg pancerny lwowiany. Śmiały, Danutę. Strzelec kresowy. Tutaj jest piłsudczyk. Parowóz. Wagon artyleryjski. A tu są wagony artyleryjskie szturmowe. Krasna jest gwiazda, lokomotywownia. Tam jest taki mniejszy Godzilla, co kupiłem już bardzo, bardzo dawno. Tu jestem większy, a jestem fanem, to muszę ich tu mieć. Tutaj jest obrotnica zasypana ziemią, posiana trawa, żeby tam turyści nie wpali. Turyści, no. Ludzie, co zwiedzają. Tu mam trochę ludzi postawionych, już jeszcze dojdą odwiedzający. Tutaj samochodzik Ursus. Od Marona dostałem. Pociąg pancerny jeżdżący, wersji jeżdżącej z blachy na parowozie BR-55. Tender dokupiłem, bo bez tendera był taki, kupiłem na Allegro, tego sam zrobiłem. Pancerz W13 też na bazie 55 BR-55. Krówki mam, bo się na wczasy jeździło do nasionokosy na farmę do ciotki na wakacje, to krówki muszą być. Zwierzęta leśne. Koniki są, bo 5,5 roku pracowałem na stadninie koni. Ten domek z garażem, to jest oryginał z gazetki. W środku tu mam gazetkowe rzeczy. Tu jest granica, ten płotek to jest granica. Pociąg pancerny poznańczyk, to jest granica moje muzeum pociągów pancernych. A kolejka elektryczna z kiosku. I tu jest domek ten z garażu, co od Łukasza dostałem. Powiedział, że mam sobie coś z niego zrobić, wykombinować. To sobie wykombinowałem taki domek na palikach. I tu są takie panienki. Z zestawu sexy ladies. I tutaj mamy wędkarzy. Straż pożarną ratownictwa wodnego, bo akurat strażakiem jestem. To są pamiątki z nadmorza, z Rewy i Jastarni. Tutaj widzimy drzewka, te są z gazetki. Ten kupiłem sobie w Warszawie przystanek Pico w sklepiku. A to są od Krzyśka, żeby dać różnicę w drzewkach. Sam Krzysiek je robi. Latarnia jest na stałe, jest oświetlona. Dwie żarówki są. Tutaj miga. Tą latarnię mogę ściągnąć, tamtą. Tutaj mamy nudystów. Nudystów. Wędkarz, bo ja też wędkarzem jestem. Plażowiczów, też na plaży się jeździ. Panienka z Jorkiem. Bo Jorka mamy. Takiego pieska, co załatwiłem. Tu mamy lotniskową straż pożarną, dlatego tam są śmigłowce. Wszystko tak ubite. Tu jest dworzec. Tutaj mamy akcję gaśniczą. W środku też tu jest ludek, strażak. Gumki z majtek jako węże. Mamy dwóch co poszkodowanych. Jedni przy kaleczce, drugi tutaj strażacy wyciągnęli z płonącej kamienicy. Tutaj wozy gaśnicze tutaj obserwują akcję gaśniczą. Budka drżnika. Dużo mam tutaj wszędzie postawionych hydrantów na makiecie. Jako strażak to chciałem tak mieć. Tutaj mamy remizę strażacką, wóz Magirus wyjeżdżający. Tam jest sprzęt, widać strażaków. Tutaj jest remiza zamknięta w wersji już. Ona tam
dźwięk puszczał, już kiedyś puszczałem. Auto do przewozu drzewa, bo w tartaku robię. Dworzec murów. Do takiego dworca w Murowie nie było, ale sobie zrobiłem fikcyjny. Tu jest oryginalny dworzec, taki fototapetę zrobiłem sobie z oryginalnego dworca. Tak to wygląda. Dużo samochodów. Część domku podświetlanych jest. Latarnie są podświetlane. Uliczne. Także wszystko mam z życia wzięte. Czym się zajmuję, to po prostu to mam. Tutaj oryginalny domek. A że za Mikołaja jeżdżę, to mam taki na rogu taki mały biegun z Mikołajem. Mikołajową. Bożenka jest Mikołajową, jestem Mikołajem. Tak to się prezentuje. I makieta jest tak zrobiona, że tu mamy tory Pico, sterownik Pico, to są tory z gazetki, tam jest sterownik z gazetki, bo jako analogowy to nie chciałem, żeby jeździło w jedną stronę, to jedną kolejkę puszczam w jedną, w drugą stronę. Tak to jest. Puszczę. A do prądu nie włączyłem. Tutaj włączam wszystkie te do prądu. Kabelki. Podjadę. Akurat pociąg koncerny. Pierwszy marszałek. Pociąg koncerny, pierwszy marszałek. Odstawimy go na miejsce. A tutaj jest sterownik ten gazetkowy. Teraz pożarna. Tutaj zrobiłem to w 2018. Przystanek autobusowy, to już tyle pasażerów mi doszło. Ale to będzie całe zaludnione ludkami. Tak widzimy młodą parę na dworcu. Strażaka. Kościółek. Też ten pasażer już jest dany. Mamy tramwaje. Tam jest numer 17. Ten żółty. Trasa centralny Tarchomin. Ja tak jeżdżę na weekendy. A tutaj mamy tramwaj numer 3. Jeden tor tylko tu jest. Bo tak mi się często jeździło w relacji Makoszowy-Mikulczyce. I tu tak chciałem mieć. Tutaj mamy wóz. Hydromil milicyjny. Czasów PRL-u. Jest to startowy mechanu i też tutaj jest od tego sterownik. A tu sobie zrobiłem dioramkę podświetlaną. Jeszcze mam jednego kibelka do zrobienia, ale to wysoko zostawiłem, bo może mi się uda zrobić wersji jeżdżącej. I tutaj. Tu jeszcze też dojdą pasażerowie na perony, na ławki. A tutaj mamy tą makietę, co buduje. Tu jest połączenie. Makiet, dworzec, dojdą pasażerowie jeszcze.
i robimy próbną jazdę. Damy go na inny tor, bo na razie nie ma przejazdu. Bo jeszcze są do zrobienia dwie części. I tam koniec toru, jednego brakło. I teraz damy na ten tor następny. Tam widać stoją lokomotywy, one nie jadą, bo tam jest prąd odcięty. Tam prądu nie ma. Bo to jest makieta analogowa. Teraz włączymy prąd do jednej lokomotywy. Dobrze pojedzie? Dobrze. Teraz włączamy prąd i włączamy drugą lokomotywę. O, w tę stronę. O, wykoleił się. A, zwrotnicy nie przestawiłem. Nie przestawiłem zwrotnicy. Zapomniało się. O. Nie w tą stronę. Tylko tam w garażu też brakuje jednego tora. To on tam dalej nie pojedzie. O, już się skoczył. Nie w tą stronę. Zwrotnica nie przestawiona. Zwrotnica nie przestawiona. I pojechał prosto. I pojechał prosto. Pamiętać o zwrotnicy, bo to nie jest cyfrowe, tylko analogowe. O, teraz muszę postawić zwrotnicę, nie zapomnieć. Ten zeskoczył w tam toru, tam toru brakuje. O, tylko że sobie nie przełączyłem lokomotywy. Tutaj zeskoczył. I tak to wygląda.